50. jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej była okazją do zaprezentowania projektu ustawy o Funduszu Telewizji Lokalnych. Takich nadawców jak Telewizja Suwałki jest w kraju około 150. Nadawcy lokalnych koncesjonowanych telewizji spotkali się w Łodzi i dali wyraz swej determinacji. Akcja Ratujmy telewizje lokalne nabrała rozpędu. Projekt ustawy został przedstawiony politykom, wśród nich także odbyła się dyskusja, jak państwo winno wesprzeć nadawców telewizyjnych, za którymi nie stoją wielkie korporacje, duże domy mediowe czy państwo, które wydaje olbrzymie środki na publiczną telewizję, ignorując stacje, które gromadzą w Polsce największą widownię. Kolejne, najnowsze badania Krajowego Instytutu Mediów potwierdziły, że widownia lokalnych telewizji jest olbrzymia. Nadawcy i twórcy przekazów w tych stacjach doskonale wiedzą, dlaczego tak jest. To naturalne, że najbardziej interesujące dla widza jest jego miasto czy powiat. Lokalne stacje telewizyjne nie koloryzują, nie manipulują informacją, stoją na straży swej niezależności i wiarygodności. Robią to od 3 dekad, czyli od chwili, kiedy pojawiły się na rynku medialnym. Mimo poważnych problemów ekonomicznych wynikających z przemian rynkowych i niedoskonałego prawa, stale realizują społeczną, wręcz publiczną misję. Nie są jednak nadawcami społecznymi. Polskie ustawodawstwo traktuje ich na równi z ogromnymi korporacjami, stawiając takie same wymagania. Nie dostrzegają ich domy mediowe, które dysponują zleceniami klientów i pompują środki reklamowe do największych stacji. Pomijają ich również budżety państwowe, począwszy od ministerstw, przez spółki Skarbu Państwa, po instytucje dzielące budżety promocyjne w regionach. Ci sami politycy nie zapominają jednak o lokalnych stacjach, gdy przyjeżdżają wręczyć samorządom kolejne czeki czy przeciąć kolejne wstęgi. Wówczas nagle przypominają sobie o naszych wynikach oglądalności, naszych widzach i naszej wiarygodności. W Łodzi powiedzieliśmy politykom: sprawdzamy. Wręczyliśmy im projekt ustawy zakładającej utworzenie Funduszu Telewizji Lokalnych. Wskazaliśmy źródła finansowania i niezbędną wartość budżetu, która zamknęła się w kwocie 55 milionów rocznie dla wszystkich 150 nadawców łącznie. Dla porównania, wartość samej rekompensaty abonamentowej dla mediów publicznych wyniosła ponad 2 miliardy złotych. Prócz tej rekompensaty publiczne media otrzymują również środki z abonamentu i zlecenia reklamowe z właściwie wszystkich publicznych instytucji oraz państwowych przedsiębiorstw. Lokalni nadawcy w przygotowanym projekcie ustawy zapisali, że całość ewentualnego wsparcia przeznaczą na koszty pracownicze. Te na przestrzeni ostatnich 5 lat wzrosły o 100%, a warto wiedzieć, że wbrew temu, co zwykło sądzić się o dziennikarskich płacach, w lokalnych redakcjach najczęściej można mówić co najwyżej o minimalnej krajowej pensji.